Od wielu lat władze gminy Tczew czekają na stworzenie suchego portu w Zajączkowie. Pierwotnie zaplecze dystrybucyjno-przeładunkowe miało powstać już w 2015 roku. Minęły 4 lata, a w miejscu przyszłego suchego portu nadal są tylko pola i łąki. Nowy wójt zapewnia, że projekt wciąż jest w planach. Przy optymistycznym scenariuszu budowa mogłaby rozpocząć się w przyszłym roku. Przypomnijmy, że suchy port w Zajączkowie Tczewskim będzie realizowany przez firmę PCC Intermodal. Spółka zamierza stworzyć zaplecze dystrybucyjno-przeładunkowe, które umożliwi sprawną obsługę ładunków zarówno od strony morza w głąb lądu, jak i w relacjach wewnątrzeuropejskich z zachodu na wschód i z północy na południe. PCC Intermodal szacuje, że docelowo zatrudnienie znajdzie ponad 100 osób. Nowy wójt, który objął swoje stanowisko jesienią ubiegłego roku, zapewnia, że projekt nie został wyrzucony do kosza. Są rozmowy naprawdę kluczowe. Chcemy zrobić wszystko, żeby ten inwestor tutaj po prostu zainwestował na tym terenie w Zajączkowie. Dostał 2 miesiące temu już decyzję środowiskową. Jest tam jakiś mały problem, ale ten problem będzie szybko rozwiązany. W rozmowie ze mną oświadczył, że złożył wniosek do ministerstwa celem wsparcia tej inwestycji. To jest, szanowni państwo, inwestycja na terenie 62 hektarach. Jeżeli inwestor nie otrzyma pomocy z budżetu centralnego, to sam za wszystko zapłaci. Samoczynnie podejmie takie wyzwanie. W następnym roku, w 2020 roku, chcę wyłożyć prawie 200 milionów złotych. Trudnym tematem związanym z budową suchego portu są drogi dojazdowe. Firma PCC Intermodal z własnych środków sfinansuje ulicę łączącą suchy port z drogą krajową 91. Potrzebne są także pieniądze z budżetu państwa. Wójt ma nadzieję, że rząd mógłby sfinansować wiadukt nad 91 oraz trasę łączącą ten wiadukt z węzłem Stanisławie przy autostradzie A1. W planach jest również połączenie Pomorskiej Strefy Ekonomicznej przy ulicy Malinowskiej w Tczewie z suchym portem. Problem w tym, że pomoc rządu nie jest pewna. Jeżeli nowe objazdowe drogi nie powstaną, to ciężarówki z suchego portu będą musiały dojechać drogą krajową do Tczewa, przejechać na przykład ulicą Armii Krajowej lub Aleją Solidarności oraz Jagiellońską i następnie dalej pojechać w kierunku autostrady. Ten wniosek do Skarbu Państwa jest złożony. Jeżeli państwo nie wejdzie w ten, po prostu nie dofinansuje tego zadania, to będzie tylko dojazd do drogi 91. Część samochodów pojedzie w stronę miasta Tczewa i w ten sposób trochę Tczew się zakorkuje, tak? Ale po prostu nie możemy mu nie umożliwić tego zadania, bo to wszystko jest w granicach prawa. Spółka PCC Intermodal pierwotnie zapowiadała realizację inwestycji już w 2015 roku. Dlaczego przygotowania trwają tak długo? Nie wiem, dlaczego wcześniej to tam tak długo to trwało. Wiem, że rozmowy naprawdę i prace w tym zakresie, żeby to uruchomić, bardzo się tutaj posunęły. Jesteśmy z inwestorem w stałym kontakcie. To, co możemy jako urząd, pomagamy. Mamy tam po prostu teraz też jakieś trochę nieścisłości z tam jakąś nieruchomością, ale poradzimy sobie to. Po prostu to pozostałości za poprzedniej władzy, to tam zostało coś niedokończone. To nam blokuje, ale jesteśmy w stanie to w krótkim czasie zrobić i po prostu wszystko będę robił, żeby ten inwestor na tym terenie pozostał u mnie. Wójt ma nadzieję, że inwestor rozpocznie budowę suchego portu w przyszłym roku. Jeżeli będzie miał pozytywną decyzję środowiskową, to wystąpi tylko pozwolenie na budowę, tak? I uważam, że furtkę ma otwartą, ja mu to umożliwię w ten sposób, że po prostu zrobię wszystko, żeby na ten teren, na tych 62 hektary mógł wejść i wszystko robić.